Hej, cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3. Sejsun Lufki. I lecimy z dalszymi przygodami. Tym razem chciałem tu dostarczyć list do kowala. Mówiłem, że tutaj trzeba przesunąć godzinę i będzie można z nim rozmawiać. A teraz ja coś, czyli znowu trzeba godzinę przesunąć. Interesuje cię broń? Tutaj każda sztuka ma swoją historię. Chyba mam coś, co powinno trafić do ciebie. List od matki? Pisze, że siostra miała go przywieźć. Skąd go masz? Natknąłem się w lesie na ciała ludzi zabitych przez potwory. Znalazłem list przy jednej z martwych kobiet. Razy mówiłem jej i matce, żeby się przeprowadziły do mnie, zamiast siedzieć na Faroe. Muszę wysłać kogoś po jej ciało. Przykro mi. Dzięki, że mnie powiadomiłeś. Inny by się nie pofatygował. Proszę, weź to. Odejdź. Zostań. Ej, chciałem ci zejść. Dobra, to fajnie, bo płatne żarty. A więc wróciłem. Chętnie się posprzedaję kilka moich śmieci. Kasy masz całkiem, powiem ci. Wygląd piękny do tego miecza. Dokładnie, teraz chciałem zobaczyć, co tu masz. Schemat. Może wezmę to na wszelki wypadek. No i rzemiosło. Chciałem wyśmienite buty. Cechu gryfa zrobić sobie już od razu. Cechu gryfa, czego nam tu brakuje? Wyprawiona skóra drakonoida. Wyprawioną skórę drakonoida, zaraz może będzie. Ta wyprawiona skóra drakonoida. A nie ulepszonych. Aha. Dobra. Dratwy nam brakuje. Dobra, zaraz to porobimy. Dratwy nam brakuje i wypchanej skóry drakonoida. Zobaczycie, to chyba już się nam na hydratę można dwie. Ulepszone cechogryfa. Wyśmienite cechogryfa. Dobra. Wyśmienita cechogryfa, tak. Też. I spodnie chyba nam zostały jeszcze cechogryfa, tak. Nie posiadamy wzmocnionych. Ulepszonych. No, zwykły nawet. Lepszonych też nie posiadam, o kurwa.
Dobra. Ulepszone spo... ruda meteorytu to sklep już. Tego nie wytworzymy. Jest ruda meteorytu. Jest trochę tej rudy meteorytu. Ej, kupię trochę tu pierdół. O, to sprzedam na przykład. Perły. Nie da tu hajsu jest. Wciuli jeszcze trochę. Rzemiosło dalej. Spodnie my robili, tak? Spodnie, nie. Ulepszone spodnie tego gryfa. I wyśmienite. Sztaba meteorytowego srebra. Dobra. Powinno być. Co tu wyśmienite były, widziałem. I wyśmienite do Hugryfa. Proszę bardzo. Bywaj. Zobaczcie, już na nas to może być. Tak, więc naprawdę wygląda to dosyć kozactwo, jak bym powiedział. A my porozmawiajmy z Krachem. Ceryc i Hjalmarem. Może najpierw z Hjalmarem. Jak czarnym w końcu piłkę wydamy, będą spierdalać pod skokiem. Na pewno. Przygód szukasz? Zwady. Kogo tu niesie? Witaj, łomu i królu. Co tam, Geralt? Udało się ustalić, kto sprowadził berserków? Nie. Szczerze mówiąc, po cichu liczyłem, że Cerys trafi na jakiś trop, ale nic. No, jednak najważniejsze, że ich dopadliśmy. Wrogowie rodu Krayt teraz dwa razy się zastanowią, czy warto z nami zadzierać. Dziki Gon szykuje się do ataku na Kaer Morhen. Potrzebuje twojej pomocy. Upiory zaatakują wasze wiedźmińskie siedliszcze? Jesteś przyjacielem mego rodu i nie mogę ci odmówić. Szczególnie, że jeszcze żaden Ankrayt nie wsławił się walką z takim nieprzyjacielem. Wyruszam natychmiast. Dzięki. Nie zapomnę ci tego. No proszę, Hjalmar leci od razu do nas. Iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. No jest i Cerys. Możemy chwilę pogadać? Jak się czuje Hjalmar w nowej roli? Mam nadzieję, że nie przewróciło mu się w głowie. Nie, ojciec skutecznie hamuje jego zapędy. Czyli co, nie będzie wojny z Nilfgaardem? Obawiam się, że jest nieunikniona, bo chcą jej wszyscy, nie tylko Hjalmar. Wszyscy poza tobą. Bo wojna to zawsze śmierć i zniszczenie. Nawet ta obronna, gdyby się tylko dało, wolałabym, żeby jej nie było. Ale ludzie mówią, że prędzej czy później czarni i tak uderzą. Dlatego cieszę się, że wtedy to Hjalmar poprowadzi nas do walki. Mam delikatną sprawę. Chcę cię prosić o pomoc. O co chodzi? Krach wspomniał ci o Ciri, prawda? Znalazłeś ją? Jeszcze nie, ale jestem o krok. Problem w tym, że gdy ją znajdę, Dziki Gon może nas szybko namierzyć. Dlatego chcę z nią pojechać do Kaer Morhen i tam wydać im bitwę. Szukam sojuszników. Wybacz, ale nie mogę jechać. Hjalmar powierzył mi tu pewne zadania. Teraz jest moim królem, nie mogę go tak po prostu zignorować. Rozumiem. No cóż, w takim razie jadę szukać dalej. Powodzenia. No dobra. Jak czarnym w końcu pizzę wydamy, będą spierdalać pod skokiem. Żeby nie wychodził. Możesz, kurwa, niezłe. Możesz, kurwa. Wierzysz w to, co o branie gadali? Już o tym gadaliśmy. Ała! Jęczennicy wkładali tam. Odejdź stąd!
Chodźmy do Kracha Ancrej. Tu mieszkają porządki. Małe mu uciąłeś? Ten jak rozdupcył. Chciałem porozmawiać. Wiadomo coś więcej o masakrze w Kertrolde? Zabiliście z Hjalmarem wszystkich tych, którzy mogli coś powiedzieć. Wiem, że nie ma świadków ani dowodów, ale pewnie są podejrzenia. Zadaję sobie pytanie, kto zyskał na tej zbrodni? Odpowiedź jest prosta. Svanerige. Myślisz, że byłby zdolny do takiego łajdactwa? Jeśli nie on, to jego matka. To dość delikatna sprawa. Chcę cię prosić o wielką przysługę. Mów, przyjacielu. Wiem, gdzie jest Ciri, ale wiem też, że kiedy do niej dotrę, Dziki Gon natychmiast się o tym dowie. Będą nas ścigać, zaatakują nas, a my będziemy musieli odpowiedzieć siłą. Mogę na ciebie liczyć? Najpierw czarni, teraz upiory. Cóż co robić? Przywieź ją tutaj, a wydamy im bitwę. Nie mogę narażać twoich ludzi. W grę wchodzi tylko Kaer Morhen. Kaer Morhen jest setki mil stąd. Przeprawa wojska zajęłaby tygodnie. Nie mówiąc już o tym, że odsłoniłbym wyspy na ciosy Nilfgaardu. Geralt, wybacz, ale nie mogę tego zrobić. Rozumiem. W takim razie nie zabieram ci czasu. Bywaj. Zaczekaj! Nie zostawię cię tak całkiem bez pomocy. Chodź ze mną. No koniec świata, będę nam pomagać. Piękna robota, masz zdolnego kowala. Nie ja, król Erlend Ancreid. Erlend Kamienna Pięść? Czyli to jest ostrze zimy? Myślałem, że nie istnieje. Kuty w Mahakamie, hartowany w smoczym ogniu. Należał do rodu Ancreid od stuleci. A teraz należy do ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Pozwól mi zrobić choć tyle. Jeśli tak stawiasz sprawę, dzięki. Niech ci dobrze służy. Poślij te upiory tam, skąd przybyły. Taki mam zamiar. Bywaj. No dobra. To wyżebraj na Seligę, to są nam myszowór. Mam na ciebie patrzę. Ale to już myślę, że wykonamy to potem. Mówił, że ludzie z kontynentu to mają kocie głowy, a ty masz tylko kocie oczy. Nie szanujesz naszych obyczajów, ty i ta wiedźma je. Okej, mamy teraz kolejne zadania poboczne, myślę. Wieża znikąd jest od 30, no. Zaciekłe więź, twarki na pięści, to nie, ale można by było kolejne zadanie z DLC zacząć robić. Tu mamy... Tam jest zlecenie wiedźmicy, na przykład zaginieni górnicy, zaginiony syn, najgroźniejsza bestia, jakiś smok, chuj o moje poszukiwania. No i przede wszystkim poszukiwania szkoły Gryfa mamy, raczej szkoły Wilka. I to chyba zaczniemy teraz. Nie taki przede wszystkim. Jak na razie chciałem to zrobić. Ailbior. No i właśnie, to pierwsze co wykonamy. Ale grzeje już o tej porze, no. Jest godzina 8 rano, a to już tak grzeje. Masakra. I to od komputera może takie ciepełko leci. Ogarnął.
Gerwant, nie blokuj się. Chyba jednak nas mówić. Łomasz. Warto się tu rozejrzeć. To jest mój problem, bo ja tu nic nie widzę. Dobra, tu nie ma. Tu na pewno też nie ma. O! Nie tylko tu może być, to może być jeszcze w różnych miejscach. O cholender. Srebrny miecz. Teraz mamy możliwość kolejnego. Czyli konia wezmę tu. I lecimy po kolejne. Sadomaso. Przez te góry. I do riry. Sadomaso. Na płucu. Na płucce pachnącej. Kura, która umie latać. Ja by tu na nabrzeżu przegram. O kurwa. Oh,
Dobra, nekenery chciałbym mieć. Nekery podprawy. Tak sprawdzę, że widziałem, która godzina jest. Jak ja mam czas, bo zaraz wyjeżdżam. Mam ważne zadanie do wykonania dzisiaj. A potem do pracy, rodacy. Jak to się mówi? Tak, zaraz mam. Teraz idę po jakiś pancerz. To w to czy nie w to? To. Zwolnij, płotko. To dużo pojechał. Teraz wolni. Ja proponuję teraz wejść, bo tu nie wiadomo, co to może być. Legowisko Harpy dzisiaj nie ma. O, znowu na górze. Warto się to rozejrzeć. A, to ja tu byłem przecież. A, to jest, że te DLC pewnie nie było. Pewnie tak. Niby nie za bardzo ja to widzę, no ale... Spoko. I środku musi być. Ja tam gdzieś. Może ten sam ogień jest fajny, że on coś się podjarał. No tutaj przecież widzę, że nic nie ma. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Budzi mnie zły nawet. Jest godzina 9:00. No nie mam pojęcia, gdzie to może być. Tu może być też. Pewnie mi się zdaje. No tu nic nie widać, no zobaczcie. Może i potrzebnie, żeśmy to wyczyścili tu. Też tak może być. Nie mam pojęcia.
nie wiem, gdzie to może być. Nie mam pojęcia. No nie widzę, no nie mam pojęcia. Warto się tu rozejrzeć. Tak. Warto się tu rozejrzeć, jak tu nic nie ma. Nie widzę żadnej skrzyni. Nic się nie mieni. Nic się rozwalić nie chce. Na palisadę wejść się nie da. Nie mam pojęcia. A więc kochani, no ja już nie będę przedłużał, postaram się tu odnaleźć odpowiedź w internecie, może poczytam coś, dowiem się. Tak więc zostawcie łapkę w górę, tak więc hej, cześć i czołem.